Słyszę o tych szkołach, że są takie i takie rzeczy, co się dość dzieje z nauczycielami i tak dalej. To jest tylko wina nasza, społeczeństwa, bo my z tymi dzieciakami, z tymi młodymi ludźmi źle odchodzimy. Oni muszą mieć respekt. Kiedyś ten respekt był. Czy miał respekt przed starszym? Mnie akurat ten respekt nauczył mój ojciec, ale ja miałem respekt przed starszymi kolegami, koleżankami, przed dziewczynami, dziewczynami. Można było uderzyć. Dzisiaj jest to wszystko powalone i rozwalone i całkowicie jestem bardzo niesprzygodny z tego powodu, że takie rzeczy się w szkołach na przykład dzieją, czy w ogóle na ulicy nawet. A jakim jest pan ojcem dla swoich dzieci? Wymagający, skurczy bardzo retrowencyjny. Słuchajcie, mój synek ma 20 lat, już studiuje w Bostonie, a mało kontaktu z nim, ponieważ moja żona wyjechała do Ameryki 5 lat temu i tam mieszka z dzieciakami i trochę mi robi bólu. Ale ona jest bardzo dobrą mamą, jestem z tym dumny. Czasami jest tak, że ludzie się po prostu się razem nie zgadzają, no i to jest problem, to nie jest ani wina jej, ani moja, albo i jej, i moja. I co to dużo powiedzieć. Dzieciaki są fajne, kochane, mam czwórkę, mam teraz moja żona, moja nowa żona ma też dwójkę chłopców. Także mam 20, 17, 16 i 12. I teraz chcę adoptować dziewczynkę. Taką 19, 18, 19 lat. Ale moja żona się jest zgodnie. To był żart, kochani. Muszę sobie też pozwolić na jakiś żart. Myśmy się chciał zgłosić. Chciałby pan, żeby pana syn był Likuś boksował. Młodszy mój synek, to był taki ten starszy, się nie interesował boksem i w ogóle nie chciał, nie interesowało go w ogóle. Jak zrobił nam czasami pozycję bokserską, to musi się wstydzić, nie? A ten mały taki zawsze uwielbiał chodzi na treningi i ze mną bardzo często, czasami było, tak się zdarzało, że raz w miesiącu go wiozłem do szkoły. Syn się fajnie, pewnie ci odbiorę ze szkoły, pójdziemy się na zakup. Ale słuchaj, pojedziemy teraz razem na trening. Nie mów nic mamie. Tylko nie mów, że później się niby, że odbiorę, będziemy sobie później ten na obiad, i się później pójdzie, no niby, że ci odebrałem. Dobra, no to już by szczęśliwo od razu jechać na to, niby, że na, do szkoły, to na trening ze mną. Raz w miesiącu. Może raz na dwa miesiące. Wracamy, spuścił już wszystko, elegancja, fakt. Ja odbieram i wracam ze szkoły i wracam z powrotem. Leżę z tym w domu wieczorem, po dwóch treningach zmęczony, bo jak jego brałem, to nie spałem dzień. To musiałem gdzieś tam coś myśleć, że idziemy, że mam jakieś spotkanie. Na ten drugi trening i słyszę, później leżę sobie na łóżku, tam piję herbatę czy coś na wodę. Ty, kurde, mały się wygadał. Nie był problem. I co chwilę było to samo, ale zawsze mnie przekręcił jakoś, kurde. Fajna, gdyby pan mógł zacząć karierę sportową jeszcze raz. Tak samo by ją pan pokierował, czy coś by zmienił? Myślę, że ciężko było teraz, więc czasami zdarzy mi się, że ja za tej komuny miałem jakieś inne możliwości. Dzisiaj mam trochę gorzej, trochę trudniej mi się wydaje, ponieważ nie ma tych sal. Tak kiedyś było, można było trenować za darmo i było wszystko. Dzisiaj widzę, co się dzieje w Gdańsku z tymi salami. Stoją stare, wyremontowane, niewyremontowane, brudno. Wykopać odkreślane nie można, bo jest wszystko zaniedbane, nie ma kto za to płacić. Kiedyś to ta możliwość, ja nie jestem tylko absolutnie szczęśliwy, że tak się stało, że jest tak jak jest, że mam inne możliwości, ale kiedyś było łatwiej. Myślę, że dużo ludzi, może dużo prywatnych sponsorów trzeba ruszyć do tego, żeby oni też umożliwiali tym młodym ludziom, że mogli pozwolić sobie na korzystanie z różnych obiektów, że budowali nowe obiekty. Będzie coraz lepiej, nie? Ale jest na razie ciężko, myślę, że ja nic nie zmienię. Zawsze chciałem być piłkarzem, bo największym idolem moim serdecznym życiem jest Zbyszek Poniek. I chciałem być piłkarzem, ale mi się nie udało. Jest pan również szefem fundacji, która funduje młodym ludziom stypendia sportowe i naukowe. Proszę powiedzieć, skąd ten pomysł, żeby taką fundację założyć? Różne rzeczy robiłem. Mi się wydaje, że pierwszą taką aspiracją moją było to, że mój trener zawsze, pan Rysiek Bronisz, który był moim pierwszym trenerem, dzięki niemu mi się wydaje, że on był takim ojcem tego sukcesu, ponieważ nie jakiś tam Peter Kolb w Hamburgu, czy jakiś inni ludzie, tylko właśnie Ryszard Bronisz, który jak zaczynałem boksować, jak byłem małym chłopcem, jak zaczynałem się 12, 13, 14 lat, to właśnie pan Rysiu Bronisz
A zawsze mówi, nie mów tego tym ludziom, co ja robiłem, mówi. On ogrywał swoich kolegów z karty i nie brał tych pieniążków dla siebie, tylko płacił nam stypendia, prawda? I dzięki niemu w sumie jestem tu, gdzie jestem. Ponieważ on myślę, że żeby nie było tego bodźca finansowego, też było dla nas bardzo ciężko, ponieważ moi koledzy handlowali na przykład sobie gdzieś tam spodniami, butami i tego, bo wtedy czy na rynku i tak dalej, mieli super kasę, a ja ciężko zapieprzałem i tych pieniędzy bym nie miał, gdyby nie właśnie pan Rysiek broni, który mi bardzo serdecznie pomagał, który płacił mi za moje wygrane walki, turnieje, jak na przykład jak w Olsztynie wygrałem pierwszy wielki turniej, taki mazurską wieżę w 1984 roku, to też dostawaliśmy specjalny premier, czy zakwalifikowaliśmy jakieś tam strefy, jakieś tam czymś do Polski, to właśnie pan Rysiu Bronić to mi sponsorował. I to było początkiem takiej z mojej kariery. Dużo kobiet nie miałem, ale parę miałem. I one były bardzo zadowolone, bardzo były miło zaskoczone, że jestem taki kochany i taki miły. I taki ciepły, tak? Już do mocy, tak? Zaraz powiem, ja miałem dykcję zrobioną od tego boksu, zresztą wtedy czekaj po głowie, także ciężko coś... Czyli Darek rapować nie rozumiecie mnie, ale co mówię, nie? Ja nakrywałem, ja gotowałem, ja zmywałem, płaciłem. No to proszę powiedzieć, jaka jest pańska specjalność pańskiej kuchni? To znaczy ja byłem w pijanym restauracji. Ale to pewnie trzeba było sam. I teraz zaadoptować dziewczynkę. Taką 19, 18, 19 lat. Ale bo ja nawet nie chcę skończyć. Ja byłem za dużym egoistą, bo nie oddawałem piłki, trzeba było sam chciał strzelić, to jest jakiś czas.